na temat o szkodliwości glifosatu. Zapraszam. Ktoś tam widzi Marcina? Marcin Bustowski jest? Ale jest miejsce, żartu potrzeba? Ja przepraszam tam resztę na sali, żebyście trochę nam nie przeszkadzali, jakbyście mogli być trochę ciszej. Brawo, brawo. A ja przepraszam, że zabrałam panu trochę czasu. Nic, nie szkodzi. Słuchajcie, takie spotkania to są co tydzień i wiecznie jest gadu-gadu, a walizki na peronie. Także, moi drodzy, czas najwyższy zacząć aktywnie się spotykać, ale w konkretnym celu. Po pierwsze musimy określić cel i strategię kierunków działania, bo będziemy się tu spotykali i zawsze będziemy w tym samym punkcie. Moi drodzy, spotkania powinny odbywać się w zakresie omówienia tego, co nas otacza, w którym punkcie jesteśmy i jak naprawdę system nas niszczy w kontekście prawa człowieka. Ja w tej chwili spotykam się z takim antagonizmem w stosunku do mojej osoby i to ze skrajnych środowisk takich nacjonalistycznych. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Ten skrajny taki nacjonalizm, my Polacy, moi drodzy, jest bardzo szkodliwy. Nikt nie odnosi się do tych wartości podstawowych jako prawo człowieka tu i teraz, gdzie my żyjemy. Zwróćcie uwagę, co wyprawiają niektóre środowiska, właśnie te stricte patriotyczne. I jak zadamy im pytanie, czym oni jeżdżą, to zazwyczaj jeden albo z drugim przyjeżdża Mercedesem albo BMW. I to jest taka ich dyskusja. My jesteśmy Polacy, my jesteśmy najważniejsi, ale nic nie przedstawiają w dyskusji merytorycznej jakiejś w ogóle wnoszenia jakichś wartości z punktu widzenia człowieka, tego, co nas otacza. I to właśnie systemowi chodzi. Ten skrajny taki nacjonalizm, który uprawiają środowiska, takie właśnie jak Bąkiewicz, Ruch Narodowy w Warszawie, to jest ewidentne tylko i wyłącznie kanalizowanie pewnej grupy w pewnym środowisku i do pewnego zdarzenia. Ale nic to nie wprowadzi do zmian w kraju. Zobaczcie, czy w ogóle jest jakakolwiek dyskusja w świetle prawa człowieka, a w świetle tego, co nas otacza i na przykładzie to, co ja poruszam, jak jesteśmy truci. Większość w tej chwili dzieciaków, które są zbadane, zawiera w sobie cheny. To nie tylko już ten glifosat, o którym ja mówię, ale szereg jeszcze innych związków chemicznych, które są dodawane do żywności. I tak Platforma Obywatelska, zobaczcie, taki rzesza pasożytów na organizmie, moi drodzy, platformusów, pisowców, rzesza pracowników sanepidu, na przykład u nas w Jeleniej Górze. Ja w tej chwili mam przesłuchania z udziałem policji, wyobraźcie sobie. 58 świadków przedstawiła prokuratura przeciwko mnie i to jest tak naprawdę zdarzenie, które ma w tej chwili miejsce w Jeleniej Górze. Jutro będę przesłuchiwał dwóch pracowników sanepidu w Karpaczu, a generalnie ich jest ponad 60. I o czym jest dyskusja?
panie z Sanepidu, święte krowy, przychodzą i zeznają, że Pustowski zaburzył ład i porządek, spokój sanepidowy. Jak widzicie, większość tych ogłoszeń głównego inspektora sanitarnego nawet wczoraj dotyczą jakości żywności kurczaków, w których znaleziono nagle salmonelozę. I co? Alertu nie ma, moi drodzy, na telefon komórkowy żywnościowego, ale mamy pogotowy. No. Dzisiaj nam przysłali, uwaga, ostrożnie ślisko, będzie padał śnieg, ale ktoś już zjadł te kurczaki razem z salmonelozą, nikt za to nie odpowiada. I święte krowy z sanepidu jeleniogórskie, łącznie z panią dyrektor, słuchajcie, wiedzą, i z prezydentem miasta Jeleniej Góry, Jerzym Łuźniakiem, wiedzą, że dzieciaki są strute. 350 dzieciaków z Jeleniej Góry jest trute Roundupem i pan prezydent milczy, notabene pan prezydent, który w Jeleniej Górze jest współwłaścicielem spółki wodnej, podnieśli przedsiębiorcom 1100% abonament na wodę i całe społeczeństwo, moi drodzy, w Jeleniej Górze milczy. I my się możemy spotykać na takich spotkaniach, będziemy sobie dyskutować, co trzeba, jaki stan kraju mamy, co się dzieje, gdzie my jesteśmy. Wracamy do domu, przechodzimy jutro do porządku dziennego, poniedziałek i wszyscy idą do roboty. I co się zmieniło? System dalej się dobrze bawi. Dlatego, że nie potrafimy dyskutować w kwestiach dotyczących życia społecznego i tego, co jest wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich. A co jest wspólnym mianownikiem dla nas wszystkich? Zdrowie. I moi drodzy, tak długo, jak nie będzie systemu kontroli, mówią, że system PZPR-u był zły, no to przepraszam najmocniej, jeżeli system PZPR-u był zły, to dlaczego sanepid w tamtym okresie czasu kontrolował i dlaczego mieliśmy normę? Dzisiaj to, co wy tutaj sprzedajecie, z tej zdrowej, ekologicznej żywności, to jest naprawdę abstrakcja. To kiedyś było normalnością w każdym sklepie. To było, zielarstwo było normalnością. Dzisiaj większość babci i dziadków stoi w kolejkach w aptece i wykupuje leki, no bo się nażarły pasztetu z marketu. No i tak to wygląda, moi drodzy. Firma Bayer, która notabene produkuje glifosat, firma Bayer sponsoruje lekarzy. Jak to się dzieje, że w naszym kraju pozwalamy na coś takiego, żeby był czysty sponsoring, a to jest czysta korupcja w stosunku do lekarzy, sponsorowania praktyk lekarskich, a oni sprzedają tylko i wyłącznie chemiczne lekarstwa firmy Bayer. Będziemy publikowali niedługo listy lekarzy, listy przychodni, listy szpitali, które otrzymują kasę. I powiedzcie, gdzie dzisiaj jest społeczeństwo, gdzie są matki, gdzie są tatusiowie, o, bo to trzeba powiedzieć, gdzie są tatusiowie tych strutych dzieciaków glifosatu. No przecież powinniśmy przejść taczuszkę, pojechać do Warszawy, wejść, wywieźć pana ministra, wywieź, moi drodzy, dyrektora firmy Bayer, która truje nas, a z drugiej strony dostarcza leki do chemioterapii. Ja jestem oskarżony, moi drodzy, w Jeleniej Górze przez policję, że zakłóciłem spokój i ład spotkania Platformy Obywatelskiej, pana Budki, pana Schetyny i całej reszty, która notabene, co robiła, opowiadała, jaki to jest PiS zły. A jacy oni byli dobrzy. No większych złodziei jak Platforma Obywatelska, która rozkradła 120 miliardów złotych na rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego, nie ma. I zobaczcie, całe społeczeństwo krzyczy, Sasin ukradł 70 milionów. I telewizja trąbi. A gdzie jest 120 miliardów naszych publicznych pieniędzy? I te bałwany z Platformy Obywatelskiej, które popierają tą platformę, i te barany, które popierają PiS, siedzą i się kłócą, a jednocześnie jedni i drudzy są okradani przez swoich, tych z góry, moi drodzy. Ja się pytam, jak zadałem pytanie Schetynie i Budce, gdzie się podziały, przecież Budka był ministrem sprawiedliwości, gdzie się podziały pieniądze? Nie ma. Wyfrunęły, wyparowały. Moi drodzy,
I to jest właśnie to, że zamiast zacząć myśleć kategorią, co się w naszym kraju dzieje i na co idą nasze podatki, to my zaczynamy się między sobą kłócić. Dziś trzeba odpowiedzieć sobie na jedno. Skierowaliśmy pismo, wyobraźcie sobie, do prezydenta Jeleniej Góry, żeby prezydent Jeleniej Góry zaczął tworzyć rezerwy bezpieczeństwa żywności, ponieważ za chwilę tej żywności w marketach nie będzie. Wszyscy się śmieją, ja mówię, popatrzymy, pożyjemy, popatrzymy, co będzie za 2 miesiące, półtorej, maksymalnie daje, już w styczniu będzie wesoło. Pan prezydent miasta Jeleniej Góry odpisuje, że to nie jest jego rola. Słuchajcie, 80 tysięcy mieszkańców w Jeleniej Górze, a on mówi, że to nie jest jego rola, on nawet nie wystąpił do Agencji Rezerw Materiałowych, żeby się dowiedzieć, jakie są stany rezerw bezpieczeństwa żywności. Po czym podpisuje, że on z komunikatem nie będzie występował do mieszkańców, bo on nie będzie siał paniki. No jeżeli występowanie do mieszkańców, żeby tworzyli rezerwy żywności, jest sianiem paniki, to pan prezydent jest naprawdę oderwany od rzeczywistości. No ale ja się nie dziwię. Wiwat Platforma Obywatelska niczym się nie różnią od PiS-u. Moi drodzy, dziś powinna być najpoważniejsza dyskusja. Po pierwsze, jakość żywności jako element stylu życia, jako element stylu zdrowia. Dziś nie mamy ani ministrów rolnictwa, ani ministrów zdrowia, a w szczególności nie mamy prezydenta. Ja byłem członkiem Rady Narodowej, a w 2019 roku, kiedy startowałem z listą Konfederacji, zaniosłem do kancelarii prezydenta petycję w sprawie raportu Najwyższej Izby Kontroli, gdzie Polacy konsumują 216 milionów kilogramów rocznie z dodatków chemicznych jako związki, konserwanty, uszlachetniacze żywności, moi drodzy, i to wszystko jest zgodnie z normą. Nikt nie czyta raportów NIK-owskich, a w szczególności nie czyta ich sanepid. Instytucja, która powinna kontrolować żywność, jest instytucją dysfunkcjonalną. I takich 90 krów w Jeleniej Górze, wyobraźcie sobie, siedzi, pije kawę, jak to mógł przyjść Bustowski z Armandem, z generałem i upomnieć się, że oni zamiast kontrolować, moi drodzy, żywność, to kontrolują przedsiębiorców i zamykają lokale usługowe, zamykają restauracje, zamykają hotele, wprowadzają lockdown. Moi drodzy, w Polsce znacznie więcej umarło ludzi, niż podają statystyki. Oni zakłamują rzeczywistość. Rzeczywistą przyczyną śmierci Polaków nie jest w ogóle żaden COVID. Rzeczywistą przyczyną śmierci jest brak systemu kontroli jakości żywności, a w szczególności wody, jako podstawowej rzeczy tej, na której zbudowany jest człowiek. Jeżeli w wodzie krążą związki chemiczne, które dostają się z rolnictwa, jeżeli krążą związki typu glifosat, a wszędzie to jest, to moi drodzy, należałoby normalny minister zdrowia, czy normalny minister rolnictwa, który na dzień dzisiejszy pełni funkcję ministra w Polsce, powziąwszy wiedzę, czy sanepid w Jeleniej Górze, powinien wszcząć kontrolę i ustalić źródło pochodzenia strucia tych dzieciaków. Co mówi pani dyrektor? Panie Bustowski, ale ja od pana nie dostałam, na policji, ja od pana nie dostałam wyników raportu. Pan prezydent Jeleniej Góry, Jerzy Łuźniak, nie przesłał do dyrektorów szkół wyników z badania dzieci, gdzie zbadał setkę i 100% dzieciaków zawiera w swoim organizmie glifosat. Jeżeli to samo dzieje się w Lublinie, jeżeli to się dzieje w Kamiennej Górze, jeżeli to się dzieje w Mirsku i wszędzie dookoła, to co powinno być zrobione? Powinien być wdrożony narodowy program badania wszystkich dzieci, a nie, moi drodzy, walki z pandemią. Pandemia rzeczywista to jest w żywności. Pandemia jest tam, gdzie są politycy. Moi drodzy, tam, gdzie są autorytety, a w szczególności profesorowie i doktorzy, notabene ostatnio jakiś mnie podał do prokuratora, do sądu 212, że naruszyłem jego dobra osobiste, nawet nie wiem jakiego. Ale ja tam nie, słuchajcie, ja już tyle ponaruszałem dóbr osobistych, że powinienem z tej ziemi nawet wylecieć chyba na Marsa. Bo ja... A blogger
Moi drodzy, zobaczcie, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy przyszło do władzy. W momencie, kiedy tylko przyszli do władzy, wprowadzili artykuł 212, paragraf 1, paragraf 2 kodeksu karnego i nie można się wypowiedzieć, bo narusza się dobra osobiste. Najlepiej siedzieć cicho i nie mówić, że pan prezydent przyzwala na okradanie Polaków. Notabene powstaje pytanie, czy on w ogóle jest prezydentem legalnym Rzeczpospolitej Polskiej. Ale jeżeli my sprowadzamy spotkania tylko i wyłącznie do dyskusji o jakichś oderwanych rzeczach, a nie mówimy o sprawach istotnych, które dotyczą nas z punktu widzenia wszystkich, dotyczących zdrowia, to moi drodzy, nigdy nie znajdziemy tego wspólnego mianownika. I tak właśnie chodzi o to Platformie Obywatelskiej, PiS-owi, Konfederacji, żeby wszyscy się trudzili, a żeby tylko się nie zjednoczyli w jakimś określonym celu. Dlaczego Konfederacja, z której startowałem, mając wiedzę, że dzieciaki są trudne, że są raporty NIK-u, nie ciągnie tego tematu? Moi drodzy, zintegrowaliby wkoło siebie kupę ludzi, a więc mogliby przejąć władzę i wprowadzić konstruktywne zmiany. Nie pasuje, bo system daje im kasę, bo jest patologią. Jeżeli będziemy mieli centralne zarządzanie tym krajem, na podstawie jest jeden wódz, co z tego, że zamienimy dzisiaj, moi drodzy, Jarosława Kaczyńskiego Bosakiem na przykład, albo Wilickim? No dalej mamy system zarządzania centralnego i władzy centralnej. Trzeba wprowadzić decentralizację władzy. Trzeba wprowadzić regionalizację. Mamy 16 województw, trzeba zrobić 8 regionów, autonomię regionu i wtedy, moi drodzy, będziemy mieli konkurencyjność. A żeby zlikwidować korporacje zagraniczne typu Lidl, Auchan, te wszystkie animeksy, ten cały syf, który nas tutaj ogarnia, który nas wyniszcza, a w szczególności truje i nie ponosi konsekwencji, nie płaci podatków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to trzeba wprowadzić prostą zasadę. Nie może spółka tworzyć kolejne spółki. Tylko osoba fizyczna może utworzyć spółkę z o.o., czy spółkę komandytową, czy spółkę akcyjną. Ale musi być to osoba fizyczna, która stoi za pewnym wydarzeniem i która ponosi konsekwencje. Moi drodzy, w pierwszej kolejności trzeba wprowadzić alerty, ale alerty żywnościowe i system kontroli jakości żywności. Jeżeli tego nie będzie, nie będzie tej normy, to będziecie wszyscy lądowali na onkologii. I taka pani profesor Chybicka, przepraszam najmocniej, ale przeszkadzacie nam, jak tak głośno rozmawiacie. Jeżeli pani Chybicka, jako profesor, okay. No mówiłem, że to nie będzie działać. Pani Chybicka to jest profesor, moi drodzy, oddziału onkologicznego przy Lądce Nadziei we Wrocławiu. Zobaczcie. Powstaje pytanie, ile Przylądek Nadziei dostaje pieniędzy od firm farmaceutycznych? Jaki tam musi być sponsoring, skoro jednej z podstawowych rzeczy, jeżeli firma Bayer na terenie Stanów Zjednoczonych wypłaca odszkodowania z tytułu strucia nowotworami za glifosat, jest jednocześnie producentem leków do chemioterapii, to dlaczego taka pani profesor Chybicka nie zbada dzieci pod kątem glifosatu we Wrocławiu? Ja zbadałem z dwójkę, albo może trójkę dzieci, które mają stwierdzone nowotwory. Zbadaliśmy parę osób, które mają też stwierdzone między innymi glejaki, mają białaczkę i co się okazuje, że w ich organizmach krąży substancja, jaką jest glifosat. Zadaliśmy pytania rodzicom, zadaliśmy pytania, moi drodzy, tym Amazonkom, zadaliśmy pytania tym osobom, które mają te nowotwory, czy kiedykolwiek zostali skierowani na badania pod kątem glifosatu. Nigdy. Dlaczego? Bo pani profesor Chybicka powiedziała, ja tego nie badam, bo nie mam w procedurze. Ale, moi drodzy, no, takie badanie na dzień dzisiejszy kosztuje 200 zł.
Powstaje pytanie, o ile ten glifosat wywołuje nowotwory, to dlaczego nie robimy detoksykacji organizmu w systemie leczenia, tylko podajemy kolejną chemię? Dzisiaj trzeba przywrócić ziołolecznictwo w Polsce, szeroko pojętą, moi drodzy, medycynę naturalną, ale ja jeżdżę do homeopaty, moi drodzy, do Zielonej Góry, bo jestem po udarze i też się leczę. Przyjmuję tylko i wyłącznie leki naturalne. Nie chodzę w ogóle do marketu. Dzisiaj nie ma dyskusji, a w szczególności nie ma przekazu do matek i do osób, które mają dzieci w przedszkolach, w szkołach. Dietetycy, moi drodzy, też dobierają tą żywność w przedszkolach, że to jest karygodne. Nie ma przekazu w systemie kształcenia, jak ważna żywność jest na zdrowie dzieciaka. W Lubinie zbadane dzieci, moi drodzy, w 100% zbadane, w 100% mają glifosat. Co tam jeszcze mają te dzieci? Mają ołowice, mają arsen, mają wszystko, co tylko można znaleźć w tablicy Mendelejewa. Ale nikt tego nie bada i nikt nie robi z tym porządku. Czas najwyższy podjąć debatę i dyskusję, ale na dzień dzisiejszy to najważniejsze jest to, żeby robić zapasy rezerw żywnościowych. Zapasy, moi drodzy, agregatów prądotwórczych, zapasy dotyczące, moi drodzy, paliwa i gazu. Bo za chwileczkę ten system, który jest w tym kraju, przerwie te łańcuchy dostaw do naszych domów. I wtedy tak naprawdę okaże się i wyjdzie na jaw, jakie Polska ma stany rezerw energetycznych, paliwowych, żywnościowych, a w szczególności, moi drodzy, jak Polacy myślą głową. Ja tak naprawdę czasami zastanawiam się, jak intelektualnie jesteśmy ograniczeni, że dajemy się w tak prosty sposób oszukiwać. Łatwo zastosowano socjotechnikę do oszukiwania ludzi. Wycofano ze szkół tak naprawdę psychologię, socjologię i wycofano te rzeczy, które powinny kształtować, budować człowieka. Dzisiaj większość ludzi w Polsce wierzy w te brednie, te przepowieści PiS-u. My wam damy, my wam do prądu dopłacimy, my wam do jedzenia dopłacimy, tylko do jakiego jedzenia? Dzisiaj każde 500+, które jest przekazane przez stronę rządową z budżetu, jest tylko i wyłącznie, moi drodzy, wspieraniem korporacji zagranicznych. Do budżetu pieniądze nie wracają. Ja przepraszam was najmocniej, ale jak kogoś to nie interesuje, to nam chociaż nie przeszkadzajcie. Musisz mówić po prostu. Dlatego ja mówię cały czas i apeluję, żebyśmy zaczęli tą dyskusję wyciągać troszeczkę szerzej, żeby zbudować strony internetowe, żeby zintegrować środowiska, ale żeby zacząć rozmowę i dyskusję na temat pożywienia i zdrowia. Moi drodzy, jak tutaj się z każdym z was założę, że jakbyście poszli i zrobili badania na ten glifosat, to wszyscy go macie, ale to nie tylko macie ten glifosat. Dlaczego? Tak, bo to nie, to jest zmoczek. Tylko ten współczynnik w wyniku będzie przy każdym badaniu inny. Dlatego, że on w zależności to, co zjemy, to wydalamy i to będzie po prostu się znajdowało. W Polsce nie robi się badania poziomu, ile tego znajduje się w układzie krwionośnym. Moi drodzy, państwo polskie, a w szczególności Ministerstwo Zdrowia, przetacza krew. Wiele ludzi ma operacje w naszym kraju i wyobraźcie sobie, my żeśmy taki zrobili, takie doświadczenie żeśmy w sumie zrobili z jednym z rolników, który ma 7,74 nanograma glifosatu. Poszliśmy do polskiego punktu krwiodawstwa i on oddał krew. Nikt go nie pytał nawet, czy on ma glifosat, czy stosuje glifosat, czy jest zagrożeniem. Wzięto od niego 450 ml krwi, moi drodzy,
dano mu zwolnienie lekarskie na 2 dni, czekoladki dostał, podziękowanie, książeczka honorowego dawcy krwi i ten facet wyszedł. Wróciliśmy z wynikiem badań laboratoryjnych na zawartość glifosatu i pan doktor mówi, no ale przecież, moi drodzy, ten pan nas nie poinformował, że ma glifosat. A ja mówię, panie doktorze, a czy pan resztę pacjentów pyta? I teraz wyobraźcie sobie, może być taka sytuacja, że w jego układzie krwionośnym krążą już komórki nowotworowe. I są przetaczane do drugiego organizmu. To my żeśmy zwariowali. Moi drodzy, tu nie ma dyskusji. Tu się nie rozmawia w tym kraju. Tu nawet sędziowie są powaleni. Jak ja w sądzie mówię na temat produkcji jakości żywności wysoko przetworzonej, że azotyny z azotanami w wyniku podgrzewania i azotyn sodu to jest bomba chemiczna, że to przechodzi w nitrozaminy rakotwórcze, no to oni patrzą i oni mają, moi drodzy, oceniać proces sądowy, czy my mamy rację, czy my nie mamy racji, jeżeli oni w ogóle nie wiedzą nic o chemii. Moi drodzy, jeżeli system kontroli jakości żywności polega na tym, że jak ja wysyłam paczkę, dzwoni do mnie kobieta z laboratorium, mówi, panie Marcinie, czy pan oszalał? A ja mówię, czemu? Mówi, pan wysyła parówki do kontroli, przychodzą one jako zlecenie i natychmiast system laboratorium dzwoni do producenta i mówi, że przyszły ich parówki do kontroli z konkretnym numerem serii. I mówi, natychmiast, proszę pana, przyjeżdża z tym samym numerem serii inny zestaw parówek, który ma być skontrolowany i nic nie wyjdzie. Moi drodzy, jeżeli my mamy polegać tylko i wyłącznie na tych zapewnieniach, o których mówią producenci, o tym, co oni piszą na opakowania, no to już dzisiaj możemy iść sobie na cmentarzu wykupić miejsce. Utrzymujemy rzesze darmozjadów pasożytów. Ja się tego naprawdę nie boję, mogą mnie podać za 212 te pasożyty jeleniogórskie, sanepidowskie. Moi drodzy, utrzymujemy 90 osób. Wyobraźcie sobie koszt rzędu około 5000 zł z podatkiem ZUS, podatek, który odprowadzamy, dochodowy za nich. No to jest miesięcznie ponad 500 tysięcy tylko na wynagrodzenie. Nie mówiąc już o tych obiektach, ogrzewaniu, materiałach, które zakupujemy. No to po co nam taka rzesza 90 darmozjadów, jak można za te pieniądze naprawdę robić system kontroli i zamknąć w ogóle ten sanepid. Dzisiaj odpowiedzmy sobie na pytanie, czemu w Polsce jest ASF, czemu jest w Polsce ptasia grypa? A po to właśnie, moi drodzy, żeby zniszczyć polskie rolnictwo, polskie hodowle, zresztą notabene ja mam swoje zdanie na temat tych hodowli wielkoprzemysłowych i tego, co robią rolnicy, bo rolnicy też dobrze oszukują. Ale większość tych rolników ze względu na brak ekonomiki i systemu kontroli wpadła w szpony tak zwanej grupy kapitałowej Schmidt-Wilfurt. I to oni, moi drodzy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zrobili sobie to, co mówił Andrzej Lepe, piękną hodowlę i, moi drodzy, piękną pralnię VAT-u. I to jesteśmy w stanie im to udowodnić. Jeżeli oni zlecają tucz kontraktowo, a tak naprawdę rolnik nie jest właścicielem tych świn, a pasze przyjeżdżają gotowe od firm, które zlecają i podpisują tą umowę na odchów tych świn, tak notabene do zdań importowanych, no to zobaczcie, co się dzieje. W pierwszej kolejności, w których paszach gotowych są substancje chemiczne, między innymi tam jest soja. Soja, która jest importowana na teren Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest w żaden sposób badana i kontrolowana, a pochodzi, moi drodzy, z Argentyny, z Brazylii, z Paragwaju, a tam leje się Roundup na potęgę. I co, moi drodzy, świnie strzają glifosatem. Ta cała gnojowica
z tych fer ląduje na polu. Z pól ląduje, moi drodzy, w rowach melioracji szczegółowej, a później spływa do wody gruntowej, do wody pitnej. I to trzeba, tą patologię, moi drodzy, wyeliminować. Ale jak wzywamy ministra, to nie pierwszego, bo już wzywaliśmy ministra, moi drodzy, Ardanowskiego, później wzywaliśmy ministra Pudę, teraz wezwaliśmy ministra Kowalczyka do wprowadzenia obligatoryjnego badania moczu odświnne zawartość glifosatu. I popatrzcie, jak prosto, w łatwy sposób można wyeliminować z Polski grupę kapitałową Schmidt Foods i zarówno to, moi drodzy, całą gangsterkę, która truje i skaża nam środowisko. Wszystkie świnie, u których stwierdzono by obecność glifosatu pochodzącego z soi, powinny zostać zutylizowane. Po drugie, moi drodzy, Ministerstwo Finansów w jaki sposób kontroluje tą pralnię VAT-owską? Bo przecież to jest piękna pralnia VAT. I moi drodzy, z kraju, który miał 21 milionów sztuk trzody chlewnej produkcji, staliśmy się krajem importowym. Więc dzisiaj importujemy 11 milionów sztuk trzody chlewnej w pół dusza z Danii, z Belgii, z Niemiec, z Holandii, z Ukrainy, szlak jest to. A u nas panuje ASF. Moi drodzy, ten ASF to został tak wymyślony, żeby zlikwidować polskie rolnictwo, a w szczególności polskie hodowle trzody chlewnej, bo mieliśmy zdrową trzodę chlewną, to jest przejęcie rynku. Jeżeli dopuścimy, moi drodzy, do przejęcia rynku produkcji żywności, oddaliśmy już handel Biedronką, a tak naprawdę można ich oskarżyć o współudział w truciu ludzi. Oni w sposób świadomy, tak naprawdę te korporacje zagraniczne, to nie są żadne niemieckie, francuskie, tam hiszpańskie sklepy. Wy nie słuchajcie tych pierdół narracji z telewizji, z TVN-u, z Jedynki czy z Polsatu. To są ludzie z korporacji, którzy mają to w rękach i tylko pozmieniali sobie nazwy tych marketników. Tak naprawdę to jest blasza, nic więcej, z regałami. Jakby dzisiaj to zawinąć, to tutaj byśmy mieli piękny garaż. I oni, moi drodzy, powinni zostać zgodnie z tym prawem, które wprowadził Zbigniew Ziobro i powinni być oskarżeni jako zorganizowana grupa przestępcza biorąca udział w truciu ludzi. Jeżeli raporty NIK-owskie wykazują tak sprzedaż tak szkodliwej żywności, to ich majątki, moi drodzy, powinny być zabezpieczone na potrzeb roszczeń odszkodowawczych dla nas. I teraz zobaczcie, gdybyśmy parówki, na przykład takie berliny, sokołowa, czy tego, z tego tuczu nakładczego, gdzie jest glifosat, oznaczyli, moi drodzy, jak papierosy, może powodować raka, to kto normalnie by to kupił? Dzisiaj trzeba dyskusji, moi drodzy, na temat tego, co nas otacza, na co nasze idą pieniądze i zastanowić się, trzeba jeszcze nad tą jedną z podstawowych rzeczy. Gdzie się podziały pieniądze, które notabene każdy kraj zgodnie z dyrektywą unijną ma obowiązek wykładać na rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. Dzisiaj żywność nas katastrofalnie drożeje i oni twierdzą, że jest to wynik, moi drodzy, pandemii. No jeżeli mamy pandemię, to mamy klęskę żywiołową. To się pytam, gdzie są rezerwy na wypadek klęski żywiołowej? Zadzwońcie do prezydenta, nie wiem, Bolesławca, zapytajcie się, gdzie są tutaj magazyny rezerw bezpieczeństwa żywnościowego? Nie ma. W Jeleniej Górze to sztab kryzysowy nawet nie wie, czy ma szpadle i czy ma łopata. I dzisiaj powinniśmy na ten temat rozmawiać. Moi drodzy, dziś powinniśmy rozmawiać, co musimy sobie zabezpieczyć, ile tego mamy i w razie W, w jaki sposób mamy się ogrzać, w jaki sposób mamy zabezpieczyć energię elektryczną i w jaki sposób mamy zabezpieczyć sobie żywność. I to jest podstawowa dyskusja. Tego, moi drodzy, w żadnych grupach się nie mówi. Zobaczycie w najbliższym czasie, jaką poniesiemy tego klęskę. To społeczeństwo, nasze durne, polskie społeczeństwo, bo tak inaczej nie można ich nazwać,
20 może procent, może 15% jest świadomych ludzi, ale reszta się zachowuje jak zombie. Oni myślą, że tak będzie cały czas. Pewnego dnia, jak wyłączą prąd, jak przerwą łańcuchy dostaw żywności, pójdą do sklepu i okaże się, że po 15 minutach zrobiły się puste półki. I co wtedy? I wtedy będzie szubienica, tak dobrze pokazujesz. Wtedy naprawdę, kiedyś to się jeszcze kłóciłem, mówię, a niech ich nie szczepią, bo to krzywdę zrobią, a na dzień dzisiejszy to podchodzę do tego, ci co się chcą szczepić, i to szybciej jeszcze po 600, niech im rząd da, będziemy mieli wyższy poziom inteligencji. No, no niestety, niestety, ale oni tworzą tą właśnie wypadkową przy urnie wyborczej, że takich durniu wybierają. No. Moi drodzy, nie ma różnicy między Platformą, PSL-em, PiS-em. Moi drodzy, w tej kwestii, notabene, sam autor tego pomysłu, Kosiniak-Kamysz, wymyślił, żeby płacić w tej chwili 600 zł za każde szczepienie i że to ma być oferta handlowa, moi drodzy. 600 zł dostajesz, jak się pójdziesz zaszczepić. A jeszcze powinien dorzucić hulajnogę z napisem PSL. No moi drodzy, taki poziom inteligencji mamy dzisiaj polityków w naszym kraju. Zobaczycie, kto tutaj będzie miał rację. Ja od 2 lat trąbię, żeby w Polsce zacząć tworzyć rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. I gdyby te mechanizmy funkcjonowały, tak jak kiedyś to funkcjonowało, to na dzień dzisiejszy polskie rolnictwo nie miałoby problemu. 80% produkcji schodziłoby na rezerwy żywnościowe i poprzez wymianę rotacyjną, ze względu na terminy przydatności do spożycia, wychodziłoby na rynek i dzisiaj byśmy mieli magazyny pełne żywności i moglibyśmy stabilizować ceny. 5 minut jeszcze. Jeszcze 5 minut. 5 minut, dosłownie. Moi drodzy, dosłownie 5 minut, będziemy tym kończyć. Korzystając z tej okazji, bo to zawsze mniej więcej spotykamy się w określonym gronie, w określonej grupie, ale oglądają nas też inni ludzie, więc ja apeluję, twórzcie rezerwy, moi drodzy, żywności, twórzcie rezerwy do możliwości ogrzania domu i twórzcie sobie rezerwy jakieś na oświetlenie. Bo to jest tylko kwestią czasu, kiedy system pokaże, że się coś wydarzyło. A to jest tylko i wyłącznie, moi drodzy, pokazanie nam, w którym miejscu jesteśmy, w którym szeregu. My się dzisiaj będziemy spotykać, my będziemy opowiadać, kawki pić, ale zdziwienie będzie bardzo duże. Naprawdę, wierzcie mi szczerze, zdziwienie będzie tak wielkie, że przygotowuję się na odwiedziny prezydenta Jeleniej Góry. Jak zabraknie żywności, to całą Jelenią Górę zaprowadzę na Czarnolesło. Tam mieszka pan prezydent Jerzy Łużniak i tam będziemy wtedy dobierali się do jego magazynu rezerw, jego żywnościowo. I wtedy, moi drodzy, ludzie zaczną myśleć kategorią powagi polskiego rolnictwa, a w szczególności w kontekście rezerw bezpieczeństwa żywnościowego i jakości żywności. Dziękuję wam bardzo.